Cześć, siemanczko, z tej strony Maciej z DJ i witam was w kolejnym odcinku, już czwartym ze Skyrim, a dzisiaj się wspinamy na wysoki Hrothgar, tak, więc lećmy. Czy coś się u mnie zmieniło? Mam 24 level i tutaj raczej w broniach mi się u mnie ani w stroju nic nie zmieniło. Jestem troszeczkę bogatszy, ale to potem jeszcze wyjaśnię. I teraz się spinamy na wysoki Hrothgar, czyli miejsce, gdzie... Okej, okay, dobra. Nie pamiętam już, co tam jest po polsku, więc nie przetłumaczę. Natomiast spinamy się na wysoki Hrothgar, czyli miejsce, gdzie... pierwszy jakby... W sumie nie pierwszy, ale... chyba Tiber Septim, jeśli dobrze pamiętam. Poszedł poradę siwobrodych, czyli inaczej mówiąc, był to Talos, tak? A teraz my, jako kolejne smocze dziecię, ruszamy, aby posiąść wiedzę siwobrodych. W ogóle, tak, odnosząc się do lore całego Elder Scrolls, mogę wam opowiedzieć teraz na przykład o Nordach, na których też sobie trochę poczytałem. Nordowie w ogóle, już wam pokazuję tylko jedną rzecz, tutaj, znaczy nie tutaj ogólnie, ale wyżej jeszcze jest, albo w sumie nawet dam może mapę pokażę, zaznaczę, jest Atmora, czyli kraina skuta lodem, a tak naprawdę jest to, czekajcie, tak, lubię tu przychodzić, iść stopniami, oglądać godła. Niektórzy ludzie zostawiają ta. Dni wydają się dziwne, gdy mnisi to robią. Ciekawe, co to znaczy. I po prostu Atmora, tak? Czyli legendarny kontynent, z którego przybili Nordowie. Mów, elfie. Jednak trzeba pamiętać o tym, że... oni byli pierwszymi, znaczy inaczej, jeszcze to, co było nieważne, jedziemy dalej. Czyli tam jest ich rodzimy kontynent. Był to kiedyś bardzo bujny, żyzny obszar na mapie ogólnie całego Nir, czyli naszej planety, jakby. I stamtąd właśnie Nordowie przybyli. Był to coś w stylu, powiedzmy, Islandii, Szwecji, coś takie klimaty. Znaczy, nie chodzi mi o samą wysokość, ale wiecie, lasy różne takie i tak dalej. No, chodź tu, gnoju. Łożesz ty, ale ty bijesz. Ło, ty gnoju. I stamtąd właśnie przybyli. Właśnie stamtąd oni przybyli. Natomiast to nie było tak, że oni tam przybyli jedną wielką tą, tylko kurwa. Kiedyś pamiętam, wysoki Hrothgar nie był aż tak za bardzo zarośnięty. Dobra. Widzę, że nie poprowadzę dzisiaj, kurwa. Chciałem coś opowiedzieć, to nie mogę. To nie było tak, że wielką jedną migracją. Nordowie już przybywali wcześniej do Skyrim, ale chyba około drugiej ery? Coś takiego, trzeciej może, nie, drugiej ery. Isgramor zgromadził wokół siebie ludzi i właśnie wyruszył w to miejsce, czyli do Skyrim. Jednakże, wow, znowu coś. O Jezuniu, i znowu ten. Najgorsze. No, dobra. What the fuck? Goat, what the fuck are you doing? I po prostu przybył tu. Ogólnie założyli pierwszą osadę i tak dalej.
I właśnie tu wracamy się do samej historii jakby Tamriel i tak dalej, bo głównie na Tamriel żyły elfy, czyli Dwemerowie, Bosmerowie i jeszcze Dunmerowie. Nie wiem czy orkowie, bo to też jest no ważne, że ork, bo to też jest jakby rodzaj elfa, tego brzydszego. I ogólnie zostali, no powiedzmy, założyli tą pierwszą sadę, ci nordowie, żyli i nagle zostali zaatakowani przez śnieżne, chyba jeśli dobrze pamiętam, elfy. I zostali wypędzeni. Przeżył chyba Isgramor i dwójka jego synów, albo jeden syn, już nie pamiętam dokładnie. Ale tak ogólnie to wyglądało. Wrócili i zebrali tak zwaną 500 Isgramora. Uważaj na tylko pielgrzymem. Pokonuję stopnie, medytuję z znakami. Odbywam te Dobra. I spowrócili z powrotem na Atmorę. Tak? Tak. Tylko że jeden był problem. Atmora już i tak wcześniej, nawet przed przyjściem, ogólnie przed jakby pojawieniem się Isgramora, miała taki problem, że wybuchła jedna wielka wojna domowa, ale jakoś ocaleli. Ktoś tam ocalał z niej i mógł dalej kontynuować jakby to, że są tam nordowie? I nie mieli z tym większych problemów. Natomiast właśnie zaczął jakby oziębiać się klimat. I to już był problem. Dlatego właśnie Isgramor zebrał tą 500 oraz z tego powodu, że miał w sobie poczucie zemsty, tak? Chciał się zemścić na elfach, które wygoniły ich i zabiły też praktycznie wszystkich tam, którzy byli. I powrócił i zaczął po prostu mordować, tak, te elfy. I coraz mocniej się wcinali po prostu sam kontynent, tak? Czyli tutaj w rejony Skyrim. Też trzeba pamiętać, że nordowie bardzo szybko wręcz podbijali te tereny. Szczególnie, że no, powiedzmy sobie szczerze, przybyła 500 ludzi, no okej. Okay. Tutaj było mnóstwo elfów, ale mogli co chwilę napływać kolejni ludzie z Atmory. Więc to też nie było tak, że Isgramor nie miał pod sobą żadnych ludzi. Znaczy żadnych, po prostu nie miał wystarczającej ich ilości. I dalej kontynuując, walczyli i zdobywali nowe tereny. W końcu, podczas jednej z bitew ze śnieżnymi elfami, zaczęli po prostu nordowi przegrywać, bo był śnieżny książę, coś takiego. Śnieżny elf, który jeździł na białym koniu, no proste. I podczas jednej z bitew właśnie ten śnieżny książę został zabity przez dziewczynkę. Tak, dziewczynkę. Dlaczego? Dlatego, że zabił jej matkę. Podczas bitwy po prostu. Ona się gdzieś tam wplątała, ta dziewczynka. Wzięła miecz matki, która przed chwilą zginęła od tego księcia. I rzuciła tym mieczem w niego. Tadam! Bitwa została wygrana. Bo po prostu potem już elfy, jak zobaczyły, że on umiera, no to takie morale spadły do zera praktycznie. No i wszystko się posypało, tak? Nordowie wygrali tą bitwę. I śnieżne elfy zostały po części zmuszone, żeby dogadać się z Dwemerami. No i Dwemerowie zrobili z nich, co zrobili, tak? Zrobili z nich sobie eksperymenty,
różne takie niewolnicze i różne te. Natomiast nordowie dalej na cały obszar Skyrim poszli, poszli trochę tutaj właśnie na Czerwoną Górę, czyli na tereny Morrowind, poszli tak samo lekko w Hammerfell i High Rock, ale też poszli na Cyrodiil. I w tym momencie historia znowu przechodzi w inne ręce, bo przechodzi do ludzi z nie Atmory, ale z krainy Smoków, czyli na lewo od Tamriel, można tak powiedzieć, i na prawo od Tamriel, czyli Akawirczycy przybyli tutaj do Wysokich Hrodgar już jesteśmy, do Tamriel, i po prostu zaczęli jakby też walczyć o wpływy i tak dalej, więc nordowie postanowili dołączyć do nich i wyszło im, myślę, że to na dobre. I potem już wiadomo, założone zostało cesarstwo, oczywiście różne spiski i tak dalej, nabójstwa, ale to już na inną historię. Objawia się w tej właśnie chwili, u schyłku epoki. Też chciałem powiedzieć, że się przygotuję z innych ras, czy tam różnych okresów, więc ze spokojem. Przede wszystkim zobaczmy, czy w istocie jesteś smoczym dzieciakiem. Zasmakujmy twojego głosu. Jestem. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy zaszczyceni. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć cię korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy udało ci, lecz czy masz hart i hart? Przepraszam, że teraz się nie mówię, ale tak się zamyślałem. Dobra, wracamy tutaj. Chociaż w sumie mogę tu wydać trochę na skradanie. Ja się nie pytam, jak on krzyczy przez tą machę, ale okej. No to wiem akurat. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają. A ja mam jeszcze jedno pytanko. A dobra. Nieważne. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Mistrz Einhard nauczy cię Ro, drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w swoim narzeczu równowaga. Połącz ją z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój duum. Ro. No widziałeś, ziomuś. Boże, ale tak dziwnie zabrzmiałem. Dum, dum.
Здравствуйте, товарищу. No i teraz jest tego piosenka. Aby uderzać w pojawiające się cele. Dobra. No to jak widzicie, mam Smite Fiend na 1000 następnym. Ale to tylko dlatego, że po prostu sporo pochodziłem po prostu i porozmontowywałem sobie niektóre rzeczy, żeby szybciej mi to wbiło się, to kowalstwo. I to jest bardzo fajne. Sorry, że tak latam po tych menusach, ale nie jestem ich kurde, bo to jest tak głupia scena, że... Może nie sama scena, ale... Wiecie, samouczek. Wiecie co, ewentualnie wam to przyspieszę lekko. Po prostu. Szybko się uczysz. Jeszcze raz. Imponujące. Twój tłum jest bardzo dokładny. Masz sobie potem... No coś ty. Ziomuś. Teraz mam pytanie. Tutaj gdzieś to powinno leżeć. Where is that shit? Where is that shit? Ej, no jest... O, jest. Mantle of Great Beer. Yep. Yep. Właściwie, bo nie mam tutaj... Ale wycie się przestraszyłem, kurde! Ja no, nie przyspieszę wam tego, no bo trzeba to przejść i tyle. A potem myślę, że może polecimy sobie tutaj wolny exploring trochę. Kurde, tak to mam tak odsłonięte, że mi się to nie podoba. That shit. Oh, there it is. There it is. Usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić się w dół. No ta. Udaj się do mistrza Boga. Podzieli się z tobą znajomością. Dobra, może jednak zdejmę już w końcu to, bo to tak kijowo wygląda ta maska. O, w końcu ja. Prawdziwy ja. Jej. Wiecie, ona by była fajna, jakbym właśnie miał coś takiego. Magia i... Nie. Przywracanie, nie. Trzyki, tak. Czyli trąba powietrza. Przyjąłem. Teraz twoja kolej. Wstań przy mnie. Miss Mori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, nim się zamknie. No. Szybkie opanowanie nowego tłum jest zaźwiające. Słyszałem opowieści o zdolności smoczych dzieciom, ale ujrzeć je własne... Dalej fotel. O, idealnie. Przyszła pora, odzyskaj ruch Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego Nie zbaczaj z drogi głosu. Dobrze. Nie będę zboczął.
No, więc tyle mam, kurde, tego. Ajajajajaj. A, Izmir. No dobrze, to lecimy tutaj, myślę. I sobie to rozdamy wolny exploring, tak! I też trzeba pamiętać, że na Solskheim też były dosyć spore walki z Nordów, z elfami. Ogólnie te pierwsze początki jakby kontynentu Tamriel i przygód to są takie, że napierdalali się po prostu Nordowie z elfami. I chuj było do każdemu do tego. Bo tak naprawdę ludzie pustali na Atmorze oraz z kontynentu akawirskiego. Bo nie umiem tam, nie ma jakby nazwy ten kontynent. Więc tak to nazywam. I po prostu, no kurde, takie okej. Nie mam pytań. Dobra, lećmy. Moim opancerzonym koniem, za którego dałem 200 zł. Dragon Burial Mound. A to możemy sobie wejść. O, widzę, że już koleżanka nam nas czeka. Chodź tu. Nie trzeba było tu przychodzić. I jebut. Dziękuję. O, lockpick. Marchewka. To się nawet nie pytam, co koleżanka robiła z tą marchewką. Nie chcę wiedzieć, nie chcę tego dotykać. No cóż, trudno. Orzesz ty w mordę, jaki on jest ciężki. O kurwa, jeszcze nie to chciałem, no nie? Super. Nie no, ja nie mam jakiegoś fajnego zniszczenia. O, na przykład to. O, i o wiele lepiej. O, poszedł, kurde. Jakie obrażenia on chłelejernik zadawał. Ja nie mogę, kurtunia. Już się boję, co tu będzie. Aha. Kolejny. A masz. No dobrze, czyli tak to chcesz. Dobrze, że on jeszcze jest coś takiego jak bleeding. Na tym. I poproszę inny krzyk. Czyli nie ugiętą siłę. Chyba ty, jomuś. Jezu, co ja tu robię w ogóle? Rozpadcie!
W sumie jeszcze sobie wezmę. Dobra, ja się może lekko podleczę. Jak są tacy cwani, to nie tu mi przyjdą. Łosiek. Kurde, tych się najbardziej właśnie boję teraz. Łaza! Co to? Orzesz ty w mordę! Ja piórkuję, co to było? Gin! Uff! Ja piórkuję. Coś ty tu miał? A, dobra. Ja nie mogę. Jakie kutasiarze jeni. Dzban z mlekiem. Sami żeś taka mlekarnia. Mleczarnia, kurde. Sporo złota. Spoko. Biorę wszystko. Kurde, jak się na mnie uwzięli wszyscy od razu. Wyszedłem to... Od razu śmierć, no zawołanie. To widzę, że popijała niezła była. Coś się tu zawaliło. No cóż. Słyszę wodospad. To nie brzmi dobrze. Tja. Aha! To się nazywa równomierne. O, fajnie! Herszcik. Kurde, jaka ta małpa jest mocna. Tu mam wyjście. No. See a dog? Really? Okay. Dobra, to sobie to wezmujemy. Dobra, bandyta to mi... O lol! Jak mu dynia odpadła. Elfia strzała, nie? Ebonowy. Albo nowy zawsze chętnie wezmę. No to cóż, udajemy się stąd. Z tej nory szulera. Żelazo to mech. Takie 2 na 10 bym powiedział. Długi łuk. No, taka ciekawostka. Dlaczego ten łuk jest długi, skoro i tak jest krótki? Też tego nie rozumiem. O!
Aha, bo tu jeszcze jest Saber Cut. No fajnie. Marsz, ty. Paleńcu jeden. No. No to tak. Fajowo się załamali dzisiaj. A, widzę, że odcinek ma już 30 minut. Więc z tegoż to powodu chciałbym wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Myślę, że wam się podobał. Taka też lekka opowiastka tutaj, które powalczyliśmy, posłuchaliśmy dialogów i w następnym odcinku udamy się właśnie dalej ścieżką siwobrodych. Tak, tak. Może jeszcze zrobię jakieś, nie, w sumie dendryczne chciałbym z wami porobić, więc nie będę tam robił samemu. I co, i to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku z łączy mi się język, z The Elder Scrolls 5 Skyrim.